Paco Power System Imax, najlepsza odżywka na budowę czystej masy mięśniowej. Polecam. Łukasz Maciec. Marcin Fotyma, zapraszam hostes z pasem mistrzowskim. O ten pas mistrza Polski dzisiaj toczyć się będzie walka w pojedynku wieczory, który już za chwilę przed nami. Drodzy Państwo, do narażnika czerwonego wywołuję wielokrotnego medalistę mistrzostw Polski, zawodowego mistrza Mazowsza, medalistę turniejów międzynarodowych Tomasza Ludwickiego. Narażnika niebieskiego zapraszam wicemistrza świata, zawodnika gimnazjum na Alpin Wyszków, Błażeja Sarnackiego. Niebieski Błażej Sarnacki! Przywitajmy Błażeja gorąco! Walka toczyć się będzie w formule K1, zakontraktowana na 5 minut, każda runda po 2 minuty. Stawką jest ten oto pas mistrza Polski Bram w kickboxingu, drodzy Państwo. Walkę prowadzi Krzysztof Rzykliński. Chcę przywitać się. 5 minut, nie można używać łokci. Walka w klinczu dozwolona, jedno kolano w ataku. Krok w tył. Wszystko już wiemy, drodzy Państwo. Tomasz Ludwicki, Błażej Sarnacki. Nie patrz na mocno.
Koniec pierwszej rundy. Tomasz Ludwicki, Semiramida, Pultusk, narożnik czerwony i narożnik niebieski. Błażej Sarnacki, Gimnazjum Afin Wyszków. Błażej to aktualny wicemistrz świata K1 Global. W czerwcu w Londynie wywalczył ten tytuł podopieczny trenera Pawła Delugi. Runda druga. Drugiej rundy pojedynek o pas mistrza Polski Pro-Am w kickboxingu w formule K1, kategoria wagowa 71 kg. Walczą Tomasz Ludwicki, Semiramida Pultusk i Błażej Sarnacki, Gimnazjum Apin Wyszków. Ja przypominam, w poniedziałkowym nowym tygodniu obszerna fotorelacja z czwartej gali sportów walki. Zapraszam także na stronę internetową www.nowytydzień.pl. Zdjęcia z dzisiejszej gali, a także walki w zapisie wideo znajdziecie Państwo także na stronie www.pako.pl. Ring wolny,
Runda trzecia. Trzeciej rundy pojedynek opas zawodowego mistrza Polski Praam w kickboxingu formule K1 do 71 kg. Tomasz Ludwicki, Semiramida Puntysk, podopieczny trenera Cezarego Rzeplińskiego i Błażej Sarnacki, podopieczny Pawła. Ja przypomnę, pojedynek został zakontraktowany na rund 5. Ring wolny, runda czwarta. Już, 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 już
koniec czwartej rundy walki o tytuł mistrza Polski Pro Kickboxingu w Formule K1. No i drodzy Państwo, za chwilę piąta, ostatnia runda i ona da nam odpowiedź, kto zdobędzie pas mistrza Polski. Kto wyjedzie z Hema z tym oto pięknym pucharem, a także pasem mistrzowskim? Czy będzie to Błażej Sernocki, czy może Tomasz Ludwicki? Odpowiedź poznamy w tej ostatniej, piątej, decydującej rundzie. Ring wolny, runda piąta, ostatnia. Mistrza Polski Pro-Am Kickboxingu w Formule K1. Za chwilę dowiemy się, czy wygrał Błażej Sarnacki, czy może Tomasz Ludwicki. Ja zapraszam do ringu panią prezydent Agatę Fisz, a także Marcina Futymę, redaktora naczelnego Nowego Tygodnia w Lublinie, organizatora czwartej gali sportów walki, prezesa grupy medialnej ITM. Drodzy Państwo, walkę kickboxingu Formule K1, której stawką był tytuł mistrza Polski, jednogłośnie wygrał i zostaje zawodowym mistrzem Polski Pro-Am Tomasz Ludwicki z Seminamida Funkus. Wielkie brawa dla Tomka, a brawa także dla Błażeja. We'll be right back.
otrzymuje pas. Mistrza Polski, a także Kubar, pas od redaktora naczelnego nowego tygodnia. I Kubar od pani Zezuro. Drodzy Państwo, wczoraj Tomek obchodził urodziny. Tak, dzisiaj sprawił sobie najpiękniejszy prezent, jaki mógł sobie wyśnić. Wielkie brawa, Tomasz Ludwicki, mistrz Polski Pro-Am w kickboxingu Formule K1, kategoria 71 kg. Oczywiście jeszcze pamiątkowe zdjęcie. Zapraszam Łażeja do zdjęcia. Ja zapraszam jeszcze do ringu przedstawiciela Semiramidu Kultus, Cezarego Żywickiego, dla pana Żarka, także Puchar dla ekipy z Kultuska. Szanowni Państwo, zawodowy mistrz Polski Pro-Am w kickboxingu Formule K1 171 kg. Tomasz Ludwicki z Semiramida Kultus. Myślę, że zdjęcia zostały wykonane. Tomku, dwa stania. Wczoraj obchodziłeś urodziny 25, ćwierć wieku już za tobą. Lepszego prezentu chyba sobie nie mogłeś dzisiaj wyobrazić. No ja nie mogę, urodziny spędziłem normalnie. Dziękuję przeciwnikowi, naprawdę dobra, ciężka walka. Co mogę więcej powiedzieć? No, zapraszam następny. Właśnie Maciej był od samego początku, nie oszukujmy się, Błażej Sarnacki niedawno został wicemistrzem świata K1 Global. No nie oszukujmy się, to nie lada osiągnięcie. No tak, ale to... Nie ma czym się bać, trzeba walczyć. Po prostu trzeba walczyć. Jeszcze raz wielkie brawa. Tomasz Ludwicki, Semiramida Kultus, mistrz Polski Pro-Am w kickboxingu Formuła K1. Drodzy Państwo, podobało się? Ja myślę, że tak, że podobało się bardzo. Czwarta gala sportów walki dobiegła końca. Dziękuję pięknie i myślę, że w przyszłym roku spotkamy się po raz piąty. Dziękuję ślicznie.